Zarządzanie energią, w tym jej magazynowanie, to jest najważniejsza kwestia przyszłości dla środowiska, dla ludzi, również dla biznesu. Bezpieczeństwo energetyczne, niezależność energetyczna, własne dostawy prądu to są te kwestie, które należy zabezpieczyć z punktu widzenia energetyki. Nie bez kozery używam słowa zarządzanie energią. To właśnie zarządzanie energią, sposób i wytwarzania, i magazynowania w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie jest tą umiejętnością kluczową i tą trudną energią. Łatwo jest zmagazynować, łatwo jest wyprodukować, natomiast trudno jest to skoordynować i tym zarządzać. MEPOD stosuje bateryjne technologie magazynowania energii, to znaczy, że energia magazynowana jest w akumulatorach. Występują na rynku akumulatory w różnych technologiach chemii, w różnych technologiach wykonania, natomiast kompleksowo zajmujemy się wszystkimi technologiami, dobierając odpowiednie zastosowania dla odpowiednich potrzeb klienta. Właśnie akumulatory, właśnie płyty, elektrolit, który zawiera energię i przesyła tą energię między płytami, są to właśnie te miejsca, gdzie należy i świat cały próbuje rozwijać technologię, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, najtańsze i najbardziej wysokosprawne. Oczywiście problem z powszechnością magazynów energii wynika z faktu, po pierwsze, słabej dostępności tych technologii, słabego zrozumienia tej potrzeby oraz oczywiście jeszcze jednostkowo stosunkowo wysokiego kosztu tej technologii, szczególnie właśnie dla użytkowników domowych. Jest to opłacalne pod warunkiem, że zastosuje się dobrze dobrany system i dobrze wybraną technologię. Polski rynek już ma za sobą doświadczenia popularyzacji nowinek technologicznych w zakresie odnawialnych źródeł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na przykład, można powiedzieć, był ojcem chrzestnym swego rodzaju technologii kolektorów grzewczych, czyli grzania ciepłej wody. Dzisiaj mamy do czynienia też z taką wielką promocją fotowoltaiki, która jest rozpowszechniana przez jednego z większych producentów mebli i wyposażenia domów i mieszkań. I w kolejnej perspektywie również jakiś patron, który zajmie się tym, czy ze strony funduszy, czy ze strony właśnie promocji rynkowej tych technologii, będzie postrzegany jako ten ktoś, kto był Prometeuszem, jeżeli chodzi o magazynowanie energii.